Jesteśmy w Kyoto. Japonek. Piękny. Czy możemy tym udalić? Tak więc tak się złożyło, że jestem dzisiaj w świątyni i mam na sobie kimono. Bardzo piękne kimono, dużo ładniejsze niż to, które miałem na gorących źródłach w Tokio. I tak naprawdę trochę przypadkiem, ponieważ kupiłem bilet na autobus i było proponowana dodatkowa atrakcja za 243 jeny, żeby wynająć sobie kimono. Okazało się, że to kimono jest na cały dzień i mogę w nim chodzić aż do 5 po południu. Więc tak właśnie robię. I oczywiście jestem wielką atrakcją tutaj. Już widziałem z cichacza, wiele ludzi mi zdjęcia robiło. No bo nie często można zobaczyć łysego, białego gadzina z kimono. Wygodne buty, to możemy je łatwo zdjąć i sobie pochodzić tam, gdzie śmiertelnicy bez kimona nie mogą chodzić. Kyoto jest doprawdy przepięknym miejscem i fajnie tu być. Fajnie nosić te kimono, jest mega wygodne, trochę chłodno, ale w sumie nie jest aż tak źle, spodziewałem się, że będzie gorzej. Tak naprawdę ubranie takiego kimona to nie jest łatwa sprawa, ponieważ pomagała mi w tym pani, właściwie mnie ubierała, nie wiem czy w ogóle jest wykonalne ubrać się samemu, ponieważ mam na sobie tak naprawdę 4 albo 3 paski, tylko ich nie widać. Jeszcze mam jedną warstwę pod tym, no ale cóż. Taka klasa wymaga poświęceń, ale jest naprawdę fajnie. Teraz idziemy na Senkaji Temple. Co prawda jest to 500 metrów pod górę po nierównym terenie, a moje chodaczki nie są chyba przystosowane do tego, ale kiedyś ludzie tak chodzili, więc ja też dam radę, nie? Trzeba poczuć klimat. Na górę w klapkach raczej nie wejdziemy.
Wow, chyba pierwszy raz w życiu widzę bambusowy las. Kamień bogów Kanamejsi. Proszę nie stawać na tym świętym kamieniu. Okej. Ładny widok na Kyoto stąd jest. Sądzę, że jeżeli faktycznie mieszkają tu jacyś bogowie, to przychodząc tutaj w tym stroju, zrobiłem dobre wrażenie na nich, co najmniej. Postanowiłem chwilę tutaj posiedzieć w ciszy i po prostu pobyć. Można to nazwać medytacją. Ale nie ma potrzeby, żeby to jakkolwiek nazywać. Bycie tu samo w sobie jest wystarczające. Nie wiem, jak to się stało, że tu jestem, ale bycie w świątyni w Kyoto i medytowanie w pięknym ogrodzie to sen. Nie wiem, co mogłoby być jeszcze lepszego. Tak właśnie wygląda bardzo szczęśliwy, spokojny człowiek. A mając jeszcze na sobie to kimono, to już w ogóle jestem spełniony. Trudno opisać tak naprawdę słowami to, co teraz czuję. Czuję, że wszystko, ale to absolutnie wszystko jest wykonalne. Nigdy wcześniej tak tego nie czułem. Ale teraz nie muszę nawet w to wierzyć, po prostu wiem, że wystarczy iść przed siebie. Tak długo, aż dojdziesz tam, gdzie chcesz dojść. Jeżeli chcesz gdzieś dojść, to po prostu idź w tym kierunku. I w końcu tam dojdziesz. Nie zatrzymuj się, nie obracaj się, nie skręcaj. Idź tam, gdzie chcesz być. Problemem chyba jest to, że najpierw trzeba wiedzieć, gdzie chce się iść, prawda? Bez tego trudno wyznaczyć jakiś kierunek. A żeby wiedzieć, gdzie chce się iść, to trzeba najpierw poznać siebie. I tak jak ja teraz, w ciszy, po prostu posiedzieć w tym ogrodzie.